Południowa Rosja. Riazań. Miasto z XI wieku położone 200 km na południe od Moskwy. W roku 2000 te dwie kobiety, Katia Martinowa i Lena Simachina, zostały porwane i uwięzione przez mężczyznę, który je wykorzystywał. Po 4 latach, w kwietniu 2004 roku, uwolniła je rosyjska milicja. Dziewczynki, wy żyły tam? Dziewczęta, żyjecie? Skoro. Idziemy. Ocalone dziewczęta przez lata były gwałcone przez robotnika Wiktora Mochowa. Na tym łóżku tej nocy zgwałciłem Katię. Podaj jej nazwisko. Nie znam. Przez świat przetacza się fala nowego typu zbrodni. W ostatniej dekadzie coraz więcej dziewcząt pada ofiarą porwań i wykorzystywania seksualnego, często także morderstw. Natasza Kampusz przeżyła. Józef Fritzl uwięził własną córkę oraz jej dzieci, które urodziła w niewoli. Potem jego ofiary przebywały dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia w tym szpitalu obleganym przez dziennikarzy. Ofiary takich przestępstw, jeśli przeżyją, rzadko opowiadają swoje dzieje. Te dwie kobiety postanowiły mówić. Niewolnice w piwnicy. 4 lata temu w rosyjskiej prasie ukazały się wreszcie informacje o porwanych niewolnicach i dzieciach urodzonych w piwnicy. Milicja wkroczyła do pomieszczenia, które miało 2 na 3 metry i zostało specjalnie zbudowane pod garażem w ogrodzie. Nie filmujcie nas. Cicho. Dziewczęta postanowiły opowiedzieć, co je spotkało. Dzięki ich otwartości i inteligencji poznamy tę przerażającą zbrodnię. No, mnie koniecznie napugał. Tak, budził mój lęk. No, wszędzie. Ale kiedy teraz o tym myślę, widzę, że on także się bał. To, co происходило, ja rozumiem, że on sam bardzo bał się. Ten zalękniony mężczyzna nazywa się Wiktor Mochow, ma 53 lata. W dzieciństwie przeprowadził się do miejscowości Skopin. Gdy popełnił to przestępstwo, mieszkał w domu z matką. Nie rozumiem, dlaczego zrobił coś tak głupiego. Był dobrym człowiekiem, należał do partii komunistycznej. Ukończył szkołę średnią, zdobył wykształcenie. Jak mógł popełnić takie głupstwo? Nawet nie palił. Nikt nie pojmuje, czemu Wiktor Mochow dopuścił się przestępstwa. Pracował w fabryce samochodów. Jego aresztowanie zaszokowało kolegów. Kiedy o tym usłyszeliśmy, nie mogliśmy uwierzyć. To zupełnie do niego niepodobne. Nadal nie wierzymy. Jeśli chodzi o pracę, nie powiem na niego złego słowa. Miał złote ręce. Jest winny? Na pewno, ale poznałam go od najlepszej strony i trudno mi w to uwierzyć. Nawet miejscowa milicja nie potrafiła przyjąć tego do wiadomości. Mochow ma radzieckie odznaczenia, był bohaterem pracy socjalistycznej. Zebrał wiele medali. Nikt nie podejrzewał, że był zdolny do takiej zbrodni. Nikt z miejscowego posterunku nie pomyślał, że potrafiłby więzić w piwnicy kobiety, gwałcić je, upokarzać i narażać ich życie. Były członek partii, poza wszelkimi podejrzeniami, zbudował prywatne więzienie i porwał dziewczyny, które miały wtedy 14 i 17 lat. Więził je przez 4 lata i wykorzystywał.
dużo to było w podróży. To działo się w tej piwnicy. Tam nas gwałcił. Najpierw Katię, a potem mnie. Też było strasznie. To było straszne. Gorsze od najokropniejszych lęków. Koszmar, który ciągnął się przez 4 lata. Kiedy świat dowiedział się o zbrodniach Józefa Frycla, wszyscy z przerażeniem oglądali wiadomości. I podżuk. W Rosji te dwie kobiety lepiej rozumiały sytuację. Katia Martinowa i Lena Simachina wiedziały, co znaczy porwanie i niewola. Przez 4 lata były wykorzystywane w podziemnym więzieniu. Wręczył je 53-letni robotnik Wiktor Mochow. Gdy popełnił te zbrodnie, mieszkał z matką i nie potrafił tworzyć więzi z kobietami. Bał się kobiet, nie umiał do nich zagadać. Jeśli któraś się z nim umówiła, szybko z nim zrywała. Znalazł potworne rozwiązanie. Chociaż otaczali go wścibscy sąsiedzi, wykopał kryjówkę pod garażem w ogrodzie. Z żelbetonu wybudował dwupoziomową piwnicę, która miała ukryte wejście i potężne drzwi. Na najniższym poziomie znajdował się pokój 2x3 metry. W nim piętrowe łóżko, półki, kuchenka, umywalka i telewizor. Teraz pozostało tylko porwać niewolnicę. Piwnica w domu Frycla wywołuje u Kati i Leny bolesne wspomnienia. To budzi lęk. Nikt nie czuje się bezpieczny. Żyjemy w świecie, w którym najbliższy sąsiad może okazać się potworem. Mężczyźni mający takie problemy jak Wiktor żyją wśród nas. Choć niewielu z nich decyduje się na równie drastyczny krok, należy się obawiać, że przypadek Kati i Leny należy do większej liczby tego rodzaju przestępstw. W podobnej sytuacji mogą być setki, a nawet tysiące więzionych młodych kobiet. Przepracowana policja poddaje się i uważa je za zaginione. Jestem przekonana, że inne kobiety są w identycznej sytuacji, zamknięte w piwnicach nie tylko w Rosji, ale również w innych krajach. To straszne. Oglądanie tego w telewizji jest przerażające, ponieważ zdarza się to coraz częściej. Koszmar Kati i Leny rozpoczął się we wrześniu 2000 roku, kiedy prawosławne święto wiary, nadziei i miłości postanowiono uczcić w Riazaniu świecką zabawą pod gołym niebem. Zapowiadało się wydarzenie roku. To była moja pierwsza dyskoteka w Riazaniu. Wcześniej na żadną nie poszłam, bo byłam za mała. Rozmawiałyśmy o tym przez miesiąc. Jestem siostrą Kati. W mieście zorganizowano dyskotekę, na którą miałam z nią pójść, ale postanowiłam iść sama i poprosiłam swoją przyjaciółkę Lenę, żeby ją zabrała. Katia chciała tam pójść. Zadzwoniłam do niej i uznałyśmy, że wybierzemy się razem. Znałyśmy się i nie miałyśmy innego towarzystwa. 14-letnia Katia pod opieką 17-letniej Leny, przyjaciółki siostry, poszła na zabawę. Kiedy chciałyśmy wrócić do domu, ruszył też cały tłum.
W autobusach i tramwajach panował tłok. Nie sposób było do nich wsiąść. Brakowało również mikrobusów. Obok nas zatrzymał się samochód, chociaż na nikogo nie machałyśmy i czekałyśmy na autobus. Stanął i powiedział: podrzucę was. Nie poradzicie sobie same, już późno. Za kierownicą siedział normalny facet. Nie zachowywał się podejrzanie. Nie wyglądał na wariata. Zwyczajny mężczyzna w średnim wieku. Wsiadłyśmy do samochodu i pojechałyśmy. Podwożenie kogoś w Rosji jest zupełnie normalne. Przez wiele lat właściciele samochodów w Związku Radzieckim proponowali innym podwiezienie. Był to zwyczajny środek transportu, całkowicie bezpieczny. W tym przypadku okazało się zupełnie inaczej. Po drodze zaproponował nam wódkę, aby uczcić święto. Spojrzałyśmy na siebie i ponieważ dojeżdżaliśmy już do domu, uznałyśmy, że możemy się napić. On siedział za kierownicą, lepiej było go nie złościć. Wypiłam, bo chciałam poczuć się dorosła. Byłam ze starszą koleżanką i uważałam się za dziecko. Musiałam jej dorównać. Wiedziałam, że jedziemy bardzo długo, ale straciłam poczucie czasu i przestrzeni. Nie potrafię tego wytłumaczyć. W ciągu pół godziny powinny dotrzeć do domu, lecz Wiktor Mochow dodał do alkoholu fenazepan i nie zauważyły, że pokonali już 90 kilometrów. Wreszcie wjechali na polną drogę. Wtedy zaczęłam się bać. Zrozumiałam, że wydarzy się coś złego. Czułam, że to będzie coś okropnego i nie mogę nic zrobić. Zawołał Lenę. Wyszła i zostałam sama. Po jakimś czasie wróciła i powiedziała: przywiózł nas tu, żeby zgwałcić. W pierwszej chwili nie mogłam w to uwierzyć. Byłam dziewicą, z nikim nie spałam i nic nie wiedziałam o seksie. Wydawało mi się to niemożliwe. Pomyślałam, że żartuje. Wtedy zabrał mnie do garażu i kazał się rozebrać. Doszło do gwałtu. Najpierw zgwałcił Katię, potem mnie. To było straszne. Gorsze od najokropniejszych lęków. Początek koszmaru, który ciągnął się przez 4 lata. Po gwałcie Mochow wsadził mnie do piwnicy i zamknął. On mnie tam zakrył, ja stałam się sama. Zostałam sama.
No ja, конечно, начала плакать. Zaczęłam płakać. Nie było Kati. Ja spuszczałam się tutaj, żeby zabrać. Miałam zejść do niej do piwnicy i ją wyprowadzić. Na samym dzieli zabrać ją. Ona spała, ona była. Spała i była w fatalnym stanie. Wообще. Ja nie mogła jej odzieć. Nie mogłam jej ubrać. Kiedy próbowałam to zrobić, zamknął nas na klucz. I koniec. Następnego dnia w Riazaniu rodzice obu dziewczynek zdali sobie sprawę, że stało się coś złego. Była niedziela, a one nie wróciły. Poszliśmy na milicję i zgłosiliśmy ich zaginięcie. Kiedy następnego dnia dziewczyny nie wróciły, zaczęliśmy podejrzewać, że popełniono przestępstwo. Произошло преступление. Какое именно? Musieliśmy ustalić, jakie. Передумали все, конечно, Оль, но wyobrażaliśmy sobie najróżniejsze rzeczy, ale nie najgorsze. Pozostawała nadzieja. Все варианты, конечно, próbowaliśmy brać pod uwagę wszelkie możliwe sytuacje, lecz nie zakładaliśmy najgorszego, nie chcieliśmy. Обычно kiedy dziewczyny zostają porwane z powodów seksualnych, zazwyczaj giną. Liczyliśmy się z tym w tej sprawie, ponieważ jedna z nich miała 14 lat. Przestępcy zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. W więzieniu zostaliby znienawidzeni przez innych osadzonych. Aby ukryć przestępstwo, zabijają swoją ofiarę. Нам очень много случаев. Милицианцы оповедали нам страшливые истории. Вариантов практически. Стверджили, что в таких случаях дети почти никогда не возвращаются до дома живы. Сразу нам следователь сказал, что не. Według них не варто шукать помощи, то безнадежная ситуация. Для родин трвал кошмар неведзы, для Кати и Лены началось потворное увезение. Miałam klucze do mieszkania i wydrapywałyśmy nimi daty na ścianach piwnicy. Przywiózł nas tam 30 września. Później mijał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 października. To była ostatnia data, którą zapisałyśmy na ścianie. Po aresztowaniu Mochowa i uwolnieniu dziewcząt, milicja odkryła jego potworny plan i koszmar, którego doświadczyły. Te rysunki należały do Mochowa. Były przeznaczone dla dziewczyn. Wzorował się na nich. No i uwielbiał oglądać zdjęcia damskiej bielizny. W trakcie przesłuchania usiłował nam wmówić, że wybierał co kupić dla dziewcząt, ale miał na tym punkcie obsesję. Część piwnicy była oklejona erotycznymi plakatami. Tam весь był obklejony seksualnymi kartinkami. Na wyższym poziomie piwnicy Mochow przygotował miejsce do uprawiania seksu z ofiarami. Tu są sentencje, które opisują jego podejście do seksu.
Dojrzałe zwierzęta, psy i koty, odmładzają się, uprawiając seks z młodszymi osobnikami. Dotyczy to także ludzi. W jaki sposób zmuszał dziewczęta, by opuszczały względnie bezpieczną piwnicę i przychodziły do jego seksualnego laboratorium? Nie obawiałyśmy się jego gruźb, użycia przemocy. Nie sądziłyśmy, żeby mógł nas zabić gołymi rękami, ale twierdził, że nas zagłodzi. Pozostawi nas na 10 dni, wróci i znajdzie dwa ciała. Gdy jesteś głodna i spragniona, zrobisz wszystko. Jak Mochow manipulował ofiarami, odkryto, gdy milicja uwolniła je w 2004 roku. W zeznaniach dziewczyny dokładnie opisały, jak się nad nimi znęcał. Wymuszając seks, zawsze nam groził. Mówił, że jeśli Lena albo ja z nim nie pójdziemy, wyłączy światło i zatka wentylację. Musiałyśmy mu ulegać. Tak to przebiegało. Później stało się obowiązkiem. Zapewniał nam światło i jedzenie, a my uprawiałyśmy z nim seks. Dochodziło do tego w niewielkim pomieszczeniu nad piwnicą, w której mieszkały dziewczyny. Miały w niej piętrowe łóżko, telewizor, umywalkę i kuchenkę. Za ubikację służyło wiadro z pokrywką. Ich największym wrogiem był czas. Wszystko wydawało się takie samo. Po półtora roku nawet nasze myśli. Początkowo zdarzało się coś nowego, a później było już rutyną. Próbowałam zabijać czas, czytając. Znalazłam samouczek do angielskiego. Przynosił nam książki jako papier toaletowy. Zaczęłam się uczyć tego języka. Dostawałyśmy czasopisma z krzyżówkami. Najpierw je rozwiązywałam, a później próbowałam sama układać. Co ważniejsze, Katia zaczęła malować. Te obrazy ukazują stan jej umysłu. Psychiatra Trevor Turner pracuje z ludźmi po traumatycznych doświadczeniach. Obrazki Kati są wyjątkowo dobre, zmysłowe, ale według mnie nie pornograficzne. Jej szkice przypominają rysunki dzieci, które wykorzystywano. Wystudiowane, brak w nich uczuć. Stanowią komentarz do pewnego rytuału. Nie rejestrują doświadczenia emocjonalnego. Przedstawia typowe pozycje seksualne w zrozumiały dla siebie sposób. Zastanawiam się, czemu to zrobiła. Wiele osób, oglądając moje obrazy, uznaje, że nic innego nie mogłam malować w takiej sytuacji. Nie szkicowałam jednak wyłącznie z tego powodu. Nie dlatego, że tak wyglądało moje życie. Być może chciałam powiedzieć, że nagie ciało to nie tylko seks pełen przemocy.
То, что я вот рисовала. Малowałam okna i przyrodę, bo chciałam to zobaczyć. Z tego samego powodu umieściłam kobiety i mężczyzn, których połączyła miłość. To także pragnęłam widzieć. Dla Kati, którą porwano w wieku 14 lat, było to tak traumatyczne doświadczenie, że nie osiągnęła dojrzałości seksualnej, chociaż była więziona przez 4 lata. Dla starszej Leny skutki regularnych gwałtów okazały się nieuniknione. Od początku obawiałam się, że zajdę w ciążę, ponieważ nie stosował żadnych środków antykoncepcyjnych. Prosiłam go, błagałam, aby korzystał z prezerwatyw albo załatwił mi pigułkę. Cokolwiek, żeby zapobiec ciąży, lecz odmówił. W końcu do tego doszło i to nieraz. I wszystko произошло w ogóle to, co произошло, i причём неоднократно. Kiedy Lena pierwszy raz zaszła w ciążę, pomyślałam, że dzięki temu uciekniemy. Uważałam, że nie zdoła urodzić w piwnicy. Byłam sama, bez opieki medycznej, nie wiedziałam, co robić, co jest normalne, a co nie. Nie miałam o niczym pojęcia. Przyniósł nam książkę o porodzie, podręcznik dla studentów medycyny. Kazał mi go uważnie przeczytać i powiedział Lenie, że będę położną i jej pomogę. Dziecko przyszło na świat bardzo szybko, nie musiałam nic robić. Urodziłam chłopczyka. Nie wiem, czy Katia to pamięta. Powiedziała, że jest śliczny. Odparłam, nie, na miłość boską zabierz go i mi nie pokazuj. Mochow niemal natychmiast zabrał noworodka, ale wkrótce Lena ponownie zaszła w ciążę. Tym razem zatrzymała dziecko. Po 4 miesiącach w piwnicy chłopczyk ciężko zachorował, co znowu dało im szansę ucieczki. Poprosiły Mochowa, by zabrał dziecko do lekarza. Wcześniej napisały informacje na wewnętrznej stronie jego ubrania. Myślałyśmy, że Mochow znajdzie jedną wiadomość, ale nie wszystkie. Wziął dziecko i gdy przyszedł następnego dnia, powiedział: nie jestem głupcem. Nie oddałem go w rzeczach, które go ubrałyście. Przebrał małego, zanim z nim poszedł. Mochow nie odwiózł dziecka do szpitala, tylko podobnie jak pierwsze porzucił na progu domu w Skopinie. Po uwolnieniu Lena odkryła, że jej synów adoptowano. Chciałam ich odzyskać, ale nadal nie wiem, gdzie są. Myślę o nich, ale sądzę, że tak było nam przeznaczone. Wiosną 2003 roku, gdy Mochow zabrał drugiego syna, Katia i Lena przebywały już w piwnicy ponad 2 lata. Wiedziały, że aby liczyć na ratunek, muszą przekazać wiadomość na zewnątrz. W tym celu należało uśpić czujność Mochowa. Opracowałyśmy plan. Próbowałyśmy go przekonać, że nie będziemy się opierać. Chciałyśmy, żeby przestał się pilnować i to wykorzystać. Usiłowałam go przekonać, że nie będę z nim walczyła i wiem, kto tu jest silniejszy. Katia stopniowo sprawiła, że zmienił podejście do niej. W końcu zaczął jej trochę ufać. On jej potem stał troszeczkę dowierzać. Po raz pierwszy wypuścił mnie po 2,5 roku. Była wiosna.
Najpierw pozwolił mi tylko wyjrzeć za metalowe drzwi. Nie byłam na zewnątrz, zostałam w środku, ale przynajmniej zobaczyłam świat. Stopniowo Katia wychodziła częściej i ich zabiegi przyniosły skutek. Mochow zamierzał uwięzić lub tylko zgwałcić dziewczynę, która wynajęła pokój w jego domu. Poprosił Katię, żeby mu pomogła. Poszła z nim do jej pokoju i udawała, że jest jego siostrzenicą. Zdałyśmy sobie sprawę, że to rzeczywista szansa ucieczki. Napisałyśmy kartkę. Musiała być malutka i zawierać wszystkie niezbędne informacje. Zanotowałyśmy swoje nazwiska, adresy, miejsce porwania i prośby o pomoc. Gdzie my znajdujemy i w jakim roku my propali? I żeby nam pomogli. Katia poszła z Mochowem do pokoju dziewczyny i kiedy na nią nie patrzył, przekazała jej notatkę. Dziewczyna skontaktowała się z milicją. Zeznała, że czasem widziała, jak wieczorem albo w nocy ten mężczyzna idzie do ogrodu, wchodzi do garażu, a raczej piwnicy pod nim i wyprowadza stamtąd jedną lub dwie dziewczyny. Milicja sprawdziła nazwiska podane na kartce i ustaliła, że należą do dwóch dziewcząt porwanych w Riazaniu 4 lata wcześniej. Maja 2004 roku Katia i Lena zostały uwolnione. Ich koszmar dobiegł końca. Przebieg akcji sfilmowano. Dziewczęta, żyjecie? Skoro. Idziemy, poczekajcie. Tak, pока nie wylazi nikomu, dziewczęta. Nie надо нас играть. Nie filmujcie nas. Cicho. Cicho. Milicja musiała potwierdzić, że odnalazła dziewczęta porwane 4 lata wcześniej. Jak się nazywasz? Chcesz mój adres? Wieczorem milicjanci zadzwonili do rodziców z informacją o odnalezieniu córek. Około 5:30 zadzwonił telefon. Kobieta powiedziała, że odnaleziono dziewczęta i zamilkła. Ja również. W końcu pozbierałam się i spytałam, są martwe? Odpowiedziała, nie, żyją. Bałam się tego spotkania. Gdy wyszła z domu, była mała, 14-latka, drobna i delikatna. Przez 4 lata wyrosła, zupełnie się zmieniła. Kiedy wychodziła, tylko ją widziałam. Niosła swoje rzeczy i domek dla lalek. Miała na sobie starą, czarną bluzkę i spódnicę. Nie mogłam mówić. Przytuliłam ją. Usłyszałam, jak do mnie szepcze, mamusiu, nie płacz. Spytałam, czemu, córeczko? Powiedziała, wylałyśmy tyle łez, nie chcę więcej. Odparłam, dobrze, nie będę już płakać. Matka Leny przez 4 lata wierzyła w jej powrót, ale ostatnio poważnie zachorowała i nie może udzielić wywiadu. Gdy rodzice tu dotarli, mama biegła do mnie, a ja do niej tak szybko jak mogłam. Z trudem chodziłam, na nogach miałam kapcie.
Objęłyśmy się i rozpłakałyśmy. Teraz 4 maja obchodzę swoje drugie urodziny. Rodzice podarowali mi pierścionek na rocznicę. Na mój pierwszy taki dzień narodzenia. Złote kolce. Gdy Wiktor Mochow zeznawał przed sądem, próbował przedstawić się w dobrym świetle. Stałam tam z Aleksandrą, matką Leny, a dziewczęta chowały się za nami. Nie chciały go oglądać, ani żeby on je widział. W sądzie zwrócił się do nich i próbował dowieść, że były dobrze traktowane. Katiu, czy was nie karmiłem? Nie przynosiłem wam truskawek, ciastek? Wyobrażacie sobie? Powiedział to przy ich rodzicach. Pomyślałam, a kto cię prosił, żeby się karmił? Nikt. Świetnie sobie radziliśmy i wychowaliśmy je bez twojej pomocy. Wielkie dzięki. Sąd skazał Wiktora Mochowa na 17 lat uwięzienia na Syberii. 4 lata po uratowaniu dziewczęta postanowiły wrócić do Skopina i zobaczyć miejsce przestępstwa. Pokazać nam, gdzie były więzione. Znajdą się tam po raz pierwszy od dnia uwolnienia. Co za koszmar. Nie pamiętam tej drogi. Tutaj stał milicjant. Chyba tam musimy iść. Zejście do piwnicy oznacza stanięcie twarzą w twarz z koszmarem. Tu dziewczęta były wykorzystywane przez 3 lata, 8 miesięcy i 4 dni. Ten dźwięk. Oj, ja też tutaj nie wlezłam. Chyba nie zdołam tam wejść. Nie potrafię uwierzyć, że tu stoję. Nie bałam się, kiedy myślałam o przyjściu tutaj. Tak straszne. Teraz chcę odejść i niczego nie oglądać. Zwłaszcza tego, co jest na dole. Tym bardziej, że tam wnętrze. Znaję, to bardzo ciężko. To bardzo trudne. Oj, jaki strach w ogóle. Naprawdę się boję. Oj, już jaki. Okropne. A tam w niezu widzisz? Widzisz tam coś? Niczego nie widzę. Nic, tylko otwarte drzwi. Ach, to fonar wszystko świeci, on tu widzę świeci, tu widzisz dwa krążeczki świeci. Смотри. My tam чуть голос себе не сорвали. Pamiętajcie, że straciłyśmy prawie głos. Nikt nie słyszał naszych krzyków. To pomieszczenie jest dźwiękoszczelne. Ajej. Boże, ale bałagan. Jak tu ciasno. To nasze? Mój but. Nic nie pamiętam, zupełnie nic. Nie przypominam sobie tego zdjęcia Madonny. Była. Ja pamiętam. Smoczek. Moje farby. To postacie z kreskówki. Wilk i zając. Ściana była biała, chciałam ją ubarwić. Była po prostu biała ściana. Można było jak преобразить. Не знаю, почему я эту рисунку выбрала. Не знаю, дlaczego je wybrałam.
Było zimno. Siedziałyśmy po parę dni bez wentylacji i światła. Ciemno i zimno. Koniec świata. Mnóstwo się tam zmieniło, a może to my wiele zapomniałyśmy. Zupełnie jakby to było inne miejsce. O wiele mniejsze, całkiem inne. Spodziewałam się, że poczuję tu coś innego. Tak, ma rację. Początkowo bałam się zejść. Obawiałam się, że to miejsce będzie pełne złych wspomnień. Ale gdy tam weszłam i stanęłam, niczego złego nie czułam. Cieszę się, że to zrobiłam. Obie się cieszymy. Mam zupełnie inny nastrój. Dla Leny i Kati teraz wszystko jest inne. Po uwolnieniu obie wyszły za mąż i zdobyły zawód. Zapewniono im pomoc psychologiczną, by poradziły sobie z traumą 4-letniego uwięzienia i wykorzystywania. Zrezygnowały z niej. Poszłam do psychiatry. Młody lekarz przepisał mi tabletki nasenne. Tak się zakończyła moja terapia. Miałam jedno spotkanie z psychologiem i podziękowałam. Zaproponowano nam bezpłatną pomoc, ale odmówiłam. Nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem ofiarą. Nie uważam się za nią, choć nią byłam. Nigdy nie powinniśmy tak o sobie mówić i pozwolić traktować się w ten sposób. Nie, nie muszę i nie chcę być ofiarą. Teraz czuję, jakby to przydarzyło się komuś innemu. A kiedy sobie o tym przypomnę, żal mi tej dziewczynki i tego, co ją spotkało. Nie współczuję sobie, tylko tamtej Kati. Zawsze wierzyłam w siebie i to mi pomogło. Wiedziałam, że za rok lub dwa znowu będę normalną osobą. Najbardziej niezwykłe jest to, jak te dziewczęta powróciły do równowagi, gdy chodzi o związki, wspomnienia i radzenie sobie w życiu. Jak to osiągnęły? To była swoista terapia kognitywna. Przeżyły koszmar, ale zamknęły ten rozdział i poszły dalej. Zawdzięczają to sile charakteru. Odcięły się od